Rozdział jedenasty. Seksualne wybryki tatki. Sprawa szczątków znalezionych przeze mnie i Marcy zakończyła się dość nieoczekiwanie w każdym razie dla mnie. Nie skończyła się na policji i w ogóle nie ujrzała, że tak powiem, światła dziennego. Zaraz po wyjściu z tego przeklętego domu jeszcze w sporym szoku i nieziemsko zmęczona, udałam się do siebie, czyli do domu babci kundzi. Marcysia została, bo miała jeszcze do zabrania trochę swoich rzeczy. Miała zjawić się u babci za godzinę lub dwie, wykorzystując przy okazji Gogusia i Rafaele jako pomoc w taszczeniu bagaży. Niestety, mijała godzina za godziną, a mojej siostry nie było. Pod wieczór, gdy już poważnie zaczęłam się martwić, zadzwoniłam na jej komórkę, ale nie odebrała. Ani tym razem, ani żadnym następnym, choć wydzwaniałam już średnio co kwadrans. Zadzwoniłam również do Gogusia w nadziei, że może on wie, dokąd poniosło moją siostrę, ale i z nim nie było kontaktu. Mój lęk o siostrę walczył z wściekłością, że oto, zamiast położyć się spać i wypocząć po dzisiejszych wrażeniach oraz przed jutrzejszym pracowitym dniem, snułam się od okna do okna, co róż wybierając w komórce numer Marcysi. Na kwadrans przed dwudziestą trzecią postanowiłam się ubrać, podjechać do naszego byłego domu i osobiście jej poszukać. Czyniłam to bardzo niechętnie, bo na samą myśl o wejściu do tego straszliwego miejsca przechodziły mnie ciarki. Gdy byłam już całkiem gotowa, na klatce schodowej rozległ się jakiś rumor, huki, jęki i inne nieprzyjemne odgłosy. Wyjrzałam ze swojego pokoju i ujrzałam całą zaginioną trójcę, a konkretniej Gogusia i Rafaela, wlokących po schodach moją siostrę. Na pierwszy rzut oka wyglądała, jakby była ciężko ranna czy coś w tym rodzaju, ale Marcysia była po prostu kompletnie zalana. Gdy dotaskali się wreszcie na górę, spostrzegłam, że Goguś i Rafaela tylko odrobinę odbiegają od stanu mojej siostry. Różnica była taka, że oni samodzielnie trzymali się na nogach. Nie wiem, czy najpierw mam was zabić, czy zapytać, co się stało, warknęłam pod nosem. Wszystko mi jedno, odparła Rafaela płaczliwie. Mnie również, zawtórował jej goguś. Okej, okay, ale to potem teraz mówcie i połóżcie ją gdzieś na miłość boską. Będę ż. ż, ż wybełkotała moja siostra, po czym zżygała mi się do łóżka, w którym zainstalowali ją kompanii odgorzały. W obawie, że nie jest to jej ostatnie słowo, pobiegłam do łazienki po miskę. Zdążyłam w ostatniej chwili. Goguś i Rafaela przycupnęli w fotelach, popatrując na mnie z lękiem w oczach. I słusznie, bo ja, trzymając głowę Marcysi nad miską, przez cały czas zasypywałam ich wyrzutami, że pozwolili jej się doprowadzić do takiego stanu. Racja słuszna, nasza kulpa. przyznał w końcu Goguś ze skruchą. Ale gdybyś widziała, wiedziała. Właśnie gdybyś z nami była, tego nie dało się na nasz. Rafaela nie mogła sobie poradzić z zaplanowaną wypowiedzią, więc dokończył za nią goguś. Na trzeźwo! oznajmił nie bez trudu. Na trzeźwo? upewniłam się, a oni skinęli głowami. Marcysia znowu dostała torcji, więc musiałam na chwilę przerwać swoje dociekania. Niestety czekała mnie nie przez pana noc. Oprócz czuwania nad gówniarą, trzeba było jeszcze po niej sprzątnąć i zmienić pościel. Może nawet nie jeden raz. Mówcie wreszcie, co się stało, ale się streszczajcie, zażądałam w wolnych przebiegach. Gdzie u cholery byliście przez tyle czasu i czemu przynajmniej jedno z was nie odbierało telefonu? Ja swój zgubiłem, powiedział Goguś. Na cmentarzu, dodała Rafaela. Jeśli go nie zakopaliśmy, to się znajdzie za dnia. – Co takiego? – wydawało mi się, że się przesłyszałam. – No wiesz, mógł nam wpaść do grobu – uściślił mętnie goguś. – Nie, no, w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Zacznijcie od początku. Co się wydarzyło po moim wyjściu? – spytałam, z trudem się opanowując. Pakow – Pakowaliśmy rzeczy, Marcysi, i ona nagle… w. W histerię wpadła normalnie. No. Powiedziała, że jesteśmy wszyscy świnie, a ty pierwsza. Rafaela wycelowała we mnie palcem. Bez czci i Boga w sercu. Że policja policją, że i owszem, więzienie jak najbardziej, ale że te dzieci należy pochować w święconej wo, no, wo, wodzie. Ziemi chyba sprostował Goguś. No niech ci będzie. No i, i tak nas otuma toniła, zmasztaszczyła, że się zgodziliśmy pomóc. I to wy wpadliście na pomysł, żeby spoić trzynastoletnie dziecko? Nie, nie my, zaprzeczył gorliwie Goguś. Ten ksiądz. On też tam był? A jak? Zdziwiła się Rafaela. Pochówek bez księdza? Gdyby nie to, że moje ręce zajęte były durnym łbem Marcysi, opadłyby mi do samej podłogi. Spojrzałam na nią i na jej towarzyszy. Wszyscy troje byli bladzi jak nieszczęście oraz brudni, przy czym moja siostra jeszcze dodatkowo obrzygana, gdzie popadło. Nie było sensu stać ani dyskutować, ani prawić im morałów, ani nawet zbluzgać ich z góry na dół. Słuchajcie. Proponuję, żebyście tu zostali, aż jako tako dojdziecie do siebie. Zaproponowałam w przekonaniu, że lepiej, aby już dziś niczego więcej nie nawywijali. To by było nawet całkiem rozsądne. Przytaknął Goguś. Kundzia już śpi? Tak zazwyczaj wyrażał się o swojej matce, gdy jej nie było w pobliżu. Śpi, ale ją obudzę i uprzedzę, że was rano może zastać w salonie na kanapie. Pilnujcie Marcysi i jakby co podsuncie jej miskę. Była druga nad ranem. Przy dobrych wiatrach miałam przed sobą pięć godzin snu. Ta myśl dodała mi energii, więc szybko przygotowałam miejsce do spania, doprowadziłam do porządku siostrę i moje łóżko. Sama zaś położyłam się na dwóch fotelach. Gdy szykowałam się do pracy, Moja siostra jeszcze spała, a Gogusia i Rafaeli już nie było. Po kuchni kręciła się babcia, robiąc sobie śniadanie. Ja nie wiem, czy dobrze zrobiłam, przygarniając was pod swój dach, powiedziała dość chłodno. Bo jeśli każda kolejna noc ma wyglądać tak samo, o, to ja dziękuję. Nie, nie będzie, na pewno nie będzie. cmoknęłam staruszkę w policzek, by ją udobruchać. O, to taki. Mały wypadek przy pracy, ale, ale już się nie powtórzę. Obiecuję. Mam nadzieję, odparła i już nie wróciła do tematu, nawet podzieliła się ze mną jajecznicą. Babcia Kundzia nie należała do osób pamiętliwych ani zawziętych, dlatego nie było opcji, że nas ze swojego domu wyrzuci prędzej, niż same zdecydujemy się wyprowadzić. Mimo to postanowiłam porozmawiać z tatą o jakimś sensownym rozwiązaniu tej sytuacji. Miałam dziś dniówkę zaczynającą się rano, czyli o dziewiątej. To nie była pora na tłoku klientów, więc zamierzałam przeprowadzić tę rozmowę jak najszybciej. Weszłam do knajpy jak zwykle od zaplecza i usłyszałam jakąś ożywioną rozmowę, która natychmiast ustała, gdy trzasnęły za mną drzwi. Za barem siedziała pracownica taty Zenia i jadła śniadanie. Tata siedział naprzeciwko niej i wpatrywał się w nią z uwagą godną lepszej sprawy. Rany, ale ty masz spust, wyrwało mi się, gdy spojrzałam na rozłożone przed nią talerze. Na jednym z nich były śledzie w śmietanie, na drugim udko z kurczaka z sałatką, na trzecim kawał drożdżowego ciasta ze śliwkami i chyba z pół bochenka chleba w wiklitowym koszyczku. A i owszem, jem za dwóch, odparła Zenia z pełnymi ustami. Żebyś jeszcze pracowała za dwóch. Nie darowałam sobie, zwłaszcza, że mój fatalny nastrój ciągle jeszcze się utrzymywał. Dajcie sobie spokój, co? Wtrącił się tatko. Nie pora na kłótnie. Nie, a na co? Na rozmowę. A o czym tu rozmawiać? Spytała zania między jednym kęsem a drugim. Wciąż jestem, i tyle. Za mąż wychodzę niedługo. Wobec tego gratuluję. Ale ponieważ ciąża to nie choroba, mam nadzieję, że nie ucierpi na tym twoja praca. Zastrzegłam na wypadek, gdyby oczekiwała jakiejś taryfy ulgowej. Ej, o, weź jej coś, powiedz! Dziewczyna zwróciła się z pretensją do mojego ojca. Niech się tak do mnie nie odzywa. Spojrzałam na niego i odniosłam bardzo przykre wrażenie, że on może z tą ciążą mieć coś wspólnego. Tatko szybko odwrócił wzrok, co wystarczyło mi za potwierdzenie. E, czy powinnam i Tobie pogratulować? spytałam dla formalności. Tak się złożyło, odparł dość oszczędnie. Aha, a kiedy ślub? Jak najszybciej, odpowiedziała za niego Zenobia. I z szacunkiem, proszę, od teraz. Jeszcze wczorajszego wieczoru wydawało mi się, że już nic gorszego nie może nam się przydarzyć, ale grubo się myliłam. Ta wyblakła żmija zamierzała wbić się do naszej rodziny, jeszcze bardziej ją podzielić i pozbawić mnie i siostrę jedynego przyzwoitego rodzica. W ciągu tych kilku minut rozmowy zdążyła już zresztą pokazać, kto tu teraz będzie rządził. No, chyba ci to nie przeszkadza? zapytała Zenobia, dobijając mnie jeszcze bardziej. W końcu ty masz swoje życie, nie? A, właśnie, przychodził tu kilka razy jakiś taki do ciebie niezły byczek kto zwróciłam się z pytaniem do tatki, choć się jak najbardziej domyślałam ten mechanik, który drze z ciebie kasę pogoniłem go precz, bo prosił, żeby ci przypomnieć o terminie kolejnego przeglądu podwosia dodała Zenia skrotochwilnym uśmiechem. Zamknij się, gdy cię nie pytają o zdanie, warknęłam. Powiedz jej coś wreszcie, zażądała ponownie zenia. Właśnie powiedz mi coś, ale na osobności. Nie czekając na nic, złapałam tatkę za rękaw i pociągnęłam za sobą do magazynu. A teraz słucham, ty jej zmajstrowałeś dzieciaka? Na to wygląda. I co? Naprawdę zamierzasz się z nią ożenić? Powiem tak, niechętnie, aczkolwiek chyba nie mam wyjścia. Jak to nie masz? Oburzyłam się. Możesz uznać potomka i płacić jej alimenty, ale na miłość Boską, nie funduj nam z marcysią takiej macochy! Niestety nie mogę tak postąpić, córeczko. To by było nie w porządku. W końcu jestem dorosłym, doświadczonym facetem i mogłem o tym pomyśleć wcześniej. Zenia jest młodziutką dziewczyną, nie może przez całe życie sama ponosić konsekwencji moich kilku chwil słabości. Jak sobie chcesz, wzruszyłam ramionami i zostawiłam go samego. Niestety, w tej sytuacji nie mogłyśmy liczyć z siostrą na jego pomoc w kwestii mieszkania, zwłaszcza materialną, bo przecież i on teraz musiał się postarać o jakieś przyzwoite lokum dla swojej nowej rodziny. Byłam wściekła i płakać mi się chciało. Nie chciałam jednak dawać satysfakcji mojej przyszłej macosze i robiłam dobrą minę do złej gry. Praca paliła mi się w rękach, jak zawsze, gdy potrzebowałam dać upust emocjom. Wysprzątałam salę i kuchnię, a raczej poprawiłam pozeni. Przygotowałam przystawki i przekąski. Razem z tatką wymieniliśmy pustą beczkę po piwie na pełną, bo ciężarnym przecież nie wolno dźwigać. Ani nawet turlać. Potem przez jakiś czas kompletnie nic się nie działo i pierwszą osobą, jaka pojawiła się w tym dniu w knajpie, była Marcysia. W bardzo opłakanym stanie zresztą. Czemu nie jesteś w szkole? spytałam. Naprawdę uważasz, że powinnam tam dziś iść? Spojrzała na mnie przekrwionymi oczami. Mm, chyba nie. Ruszyło mnie sumienie, bo znałam z autopsji taki stan. Siadaj, zjesz coś. Mm, dziękuję, ale. Napiłabym się czegoś zimnego. Nalałam soku pomarańczowego do wysokiej szklanki i usiadłyśmy przy najbardziej oddalonym od baru stoliku. Wściekła jesteś na mnie, prawda? spytała płaczliwie. Byłam wczoraj i może byłabym do teraz, ale nasz tatuś pobił twoje wyczyny na łeb. Boże, co się stało? Najpierw ty mi wyjaśnij, co ci do łba strzeliło z tym pochówkiem, co? I z chlaniem rzecz jasna. Bo widzisz, ja wczoraj, gdy miałam pakować laptop, rzuciłam jeszcze okiem do internetu, żeby zobaczyć, co grozi lekarzowi za takie mordercze aborcje, I, i okazało się, że nasza sprawa jest już przedawniona. Rozumiesz? Serio? Serio. Jeśli ten proceder miał miejsce wcześniej niż pięć lat wstecz, już nic oprawcom za to nie grozi. Słysząc teraz od Marcysi o czymś takim, wcale nie byłam zdziwiona jej oburzeniem. Mnie samą dotknęło to do żywego. No, a skoro tak, kontynuowała, pomyślałam sobie, że nawet jeśli będzie z tego jakaś afera, skończy się niczym, a te biedne trupki zbiorą łopatą do worów i wyrzucą do kontenera na śmieci. Tak przecież nie mogło być, żeby one ani za życia nie zaznały życia ani po śmierci. No to namówiłam Gusiów, Antka i urządziliśmy im pogrzeb. Musieliśmy poczekać do zmierzchu i trochę się w międzyczasie znieczulić. Siostra spojrzała na mnie tak, że roztopiło mi się serce. W jej wzroku było i poczucie winy, wielka żałość i bunt przeciwko niegodziwościom świata. Podeszłam do niej i Całej siły przytuliłam ją do siebie. Dobrze zrobiliście, Barcysiu, wyszeptałam jej do ucha. To było takie małe, a właściwie bardzo duże zadośćuczynienie. Naprawdę? Myślałam, że mi się od ciebie oberwie. Za co? Za twoje dobre serce. Znowu rzuciłyśmy się sobie w ramiona i wówczas dostrzegłam, że Zenia bacznie obserwuje nas z niezbyt skutecznego ukrycia. Pewnie sobie pomyślała, że te siostrzane szlochy i ckliwości odbywają się na jej cześć, z rozpaczy, że usiedliła nam ojca. To mi przypomniało, że muszę, chcąc, nie chcąc, powiedzieć o sprawie Marcysi. Ta zołza nas podgląda. Spojrzałam ukradkiem w stronę skradającej się Zeni. Myśli, że rozmawiamy o niej. Czemu o niej? Zdziwiła się Marcysia bo to ona jest dziś, że tak powiem, gwiazdą programu. Zaciążyła statusiem, wyrzuciłam z siebie, bez owijania w bawełnę. Marcysi na chwilę odebrało mowę, ale ta wiadomość pomogła jej błyskawicznie zwalczyć resztki kaca. Nie wierzę, krzyknęła, o ile to możliwe, zduszonym szeptem. Nie? No więc spójrz na tej jej jaszczurzą gębę i przemyśl to jeszcze raz. Moja siostra odruchowo obejrzała się przez ramię. Jaszczurza, fakt! Boże, będziemy miały jaszczurze rodzeństwo? No, chyba, że się do ojca upodobni, wtedy będziemy miały głupie. Ostatnia wymiana zdań rozbawiła nas na tyle, że wybuchnęłyśmy śmiechem. Jeszcze bardziej nam się poprawiło, gdy zenobia pokraśniała jak rak na swym alabastrowym licu, myśląc pewnie, że się z niej nabijamy. Chodź! Trąciłam siostrę z łokcia. Musisz coś zjeść, bo inaczej ci nie przejdzie. Nakarmiłam marcy się podobnym zestawem, jakim uraczyła się na śniadanie Zenia. Ciąża bowiem oraz kac rządzą się w kwestii upodobań kulinarnych podobnymi fanaberiami. Po czym wysłałam ją na zaplecze do spania. Mam z tobą do pogadania, ojcze. Zwróciłam się do tatki pod wieczór, w krótkiej przerwie między obsłużeniem jednego a drugiego gościa. Ja myślę, że raczej nie ma o czym. Spłoszył się ciążowy winowajca. Wszystko już ustalone. Będzie ślub potem chrzest, a potem. Gówno pod płotem. Weszłam mu w słowo. Mniejsza z tym. Nie bój się, chodzi mi o zwykłe sprawy techniczne. Na te słowa ojciec spiekł raka jak przedtem jego flama. Nie o te sprawy, poprawiłam się, gdyż tatko pewnie zrozumiał, że zamierzam go odpytywać o intymne szczegóły. Tylko, że kurde, trzeba ustalić co dalej. Wszyscy za bardzo nie mamy gdzie mieszkać. Myślałam, że, że jakoś razem wynajmiemy coś albo kupimy, ale teraz. Teraz może być dokładnie tak samo, z tym, że słowo wszyscy nabrało jakby innego wymiaru. A w życiu oburzyłam się, chyba nie sądzisz, że zamieszkamy razem z tą. z tą. Hamuj się, Aga, bo mówisz o mojej przyszłej żonie. Przerwał mi tatuś poszukiwania odpowiedniego epitetu. Tą twoją przyszłą żoną dokończyłam tak jak sobie życzył. A czemuż to? Mielibyśmy szansę na stworzenie normalnej, pełnej rodziny. Dotarłybyście się w końcu, jestem tego pewien. Może i pełnej, ale normalnej raczej nie. mruknęłam pod nosem. Tak czy inaczej, znajdź dla mnie chwilkę po zamknięciu lokalu, OK? Okej. Okay. Zgodził się tatko, acz niezbyt chętnie. Jak tylko knajpa opustoszała, zaserwowałam Marcysi dubeltową kawę dla rozjaśnienia umysłu, po czym nie bez pewnego trudu zwabiłam na zaplecze ojca. Tuż za nim podążała wyraźnie senna już Zenobia. Ej, zebranie ściśle rodzinne to jest zaprotestowała Marcysia, parskając fusami. A ja to co? Nie rodzina? nabyzdyczyła się nasza jeszcze, nie ma cocha. Nie, ślubu z ojcem jeszcze nie masz, poparłam siostrę. Weź im coś, powiedz! Zenia swoim zwyczajem zażądała wsparcia od ojca. Tata poczuł się dość niezręcznie, jakby nie wiedząc, po której stronie ma się opowiedzieć. Dajcież spokój, dziewczynki, powiedział tylko i posadził Zenię między nami na kanapie. Przejdźmy zatem do sedna. Jak stoisz finansowo, tatku? Spytałam bez ogródek. Tak sobie. Tymczasem, bo w niedługiej przyszłości czeka mnie chyba sporo wydatków. No, niestety. Zenia uśmiechnęła się z zadowoleniem. Obrączki, suknia ślubna, wesele, wyprawka dla małego chrzest. No zaraz, a ty co? Suknię sobie chyba panna młoda kupuje sama, a wesele finansuje się po połowie. Oburzyła się Marcysia. Niestety, ale ja nie mam na to kasy. Bo skąd mam niby mieć z tej roboty? Dziewucha wymownie rozejrzała się dookoła. No więc wesela nie będzie, a suknie co najwyżej dostaniesz po babci, kundzi. Moja siostra nie dawała się spuścić po kiju. Zwęzi się, skróci będzie w sam raz. Ej, no, weź jej coś, powiedz! Zania trąciła ojca z łokcia, ale ten jakby nie kwapił się do wypowiedzi. A w ogóle to się nie wtrącaj, podsumowałam. Bo chodzi o to, tatusiu że my nie chcemy w nieskończoność siedzieć babci na głowie. Ty też chyba nie zamierzasz do końca życia mieszkać w knajpie na poddaszu, więc sobie pomyślałyśmy, że trzeba by zebrać siły i coś zorganizować wreszcie, coś konkretnego i na stałe. Ale skoro tak się rzeczy mają, pociągnęła temat Marcysia. Chcemy Cię prosić, żebyś nam się chociaż dorzucił do mieszkania. — Myślę, że dziadek Grzesiek i obie babcie też ruszą kabzą, na matkę nie ma co liczyć, ona sama cienko piszczy. — W jednym macie słuszną rację — Zenia ponownie zabrała głos. — Nie zamierzamy z waszym ojcem mieszkać na poddaszu knajpy, dlatego niestety, ale radźcie sobie same. Spojrzałyśmy z Marcysią na siebie, nie spodziewając się z jej strony aż takiej bezczelności. Na moją wygadaną siostrę mogłam jednak liczyć w każdej ekstremalnej sytuacji. – Można wiedzieć, jakim prawem otwierasz swoją jaszczurzą paszczę na temat, o który cię nikt nie pytał? – warknęła groźnie. – Marcysiu! – tym razem tata ujął się za Zenobią sam z siebie. – Nie można w ten sposób, córeczko. Nie doszła macocha, wygramoliła się z pomiędzy nas, usiadła ojcu na kolanach i obłapiła go za szyję, jakby chciała powiedzieć – mój ci on, nie wasz, a skoro tak, to i jego forsa jest moja. No, nie wiem, może jakiś kredyt bym wziął. Tatko w końcu odniósł się do tematu. Jakby interes nadal szedł tak, jak idzie, spłaciłbym go za kilka lat. Chyba nie zamierzasz na dzień dobry wpakować nas w długi, Misiaczku, zaoponowała Zenia. Weź pod uwagę, że niedługo zostaniesz ojcem. Nastąpiła chwila milczenia. Na tyle długa bym mogła uznać spotkanie w takim gronie za bezcelowe. Dobra, tatku, rozmowy nie było, damy sobie jakoś radę same, oznajmiłam, wstając. Właśnie, a skoro tak, na nas już czas. Marcysia nieoczekiwanie zgodziła się ze mną. Opuściłyśmy knajpę z dumą i godnością, zostawiając tatkę w towarzystwie triumfującej Zenobi. I niestety nie było nam do śmiechu. W drodze do domu nawet specjalnie nie komentowałyśmy zaistniałej sytuacji. Przyrzekłyśmy sobie jedynie, że żadna z nas już nigdy, ani słówkiem nie poruszy z ojcem powyższego tematu. To samo dotyczyło zeń oraz ich potomka. Tabu upewniło się Marcysia. Tabu potwierdziłam z całym przekonaniem: Rozdział dwunasty. Tabu. Temat Zenobi, zgodnie z tym co sobie obiecałyśmy, nie wrócił na tapetę przez dłuższy czas. I być może nie wróciłby już nigdy, gdyby nie rozwój wypadków, jak zwykle w naszej rodzinie obfitych w nieoczekiwane zdarzenia, ale po kolei. Mniej więcej miesiąc po odbyciu owej znamiennej rozmowy odwiedziła nas w domu babci Kundzi Matka. Od czasu, gdy zamieszkała w swojej kawalerce, był to pierwszy raz, gdy ujrzały ją nasze oczy. Szczerze mówiąc, nawet się nie zastanawiałam, skąd takie długie milczenie z jej strony. Teraz jednak na jej widok nasunęły mi się pewne podejrzenia. Otóż matka, dotychczas krucza, zażywna brunetka, objawiła się nam jako płowa blondynka a la Merlin Monroe z czasów, gdy już nie żyła. Yy, to znaczy, nie jako jej trup, ale wersja, którą pewnie byłaby, gdyby udało jej się osiągnąć wiek naszej matki. Nawet pieprzyk miała pod nosem yy, namalowany. Oprócz koloru włosów, mama zmieniła również całkowicie sposób ubierania się. Z artystyczno-ekstrawaganckiego na elegancko-seksowny. Obcisła sukienka z wywindowanym na maksa biustem. A zatem musiał kryć się za tym jakiś facet. Matko Boska Częstochowska! Jęknęła na jej widok babcia. A cóżeś ty sobie, Joanna, zrobiła? Nie podoba ci się? spytała nasza rodzicielka i wyjąwszy ręką z patelni usmażone przez babcie na obiad łódko z kurczaka, zaczęła wcinać je z ogromnym zapałem. Na diecie jestem, wyjaśniła. Widzę, mruknęła babcia pod nosem. Usiądź chociaż jak człowiek. Podam ci talerz i sztućce. Nie trzeba! Odparła matka z pełnymi ustami. Już kończę. E, można wiedzieć, kto ci to wszystko zrobił? spytała Marcysia. Matka spojrzała na nią zdziwiona, a gdy w końcu załapała o co pyta jej córka, wzruszyła ramionami. Nie kto mi zrobił, tylko dla kogo ja to robię! Uściśliła. Na imię ma Fred i jest najfajniejszym samczykiem, jakiego w życiu spotkałam, postanowiłam więc nieco zainwestować w ten związek, wizerunkowo. Super, pochwaliłam z przekąsem. A tak w ogóle, masz do nas jakiś interes, czy tak sobie przyszłaś? Wyżreć nam kurczaka na przykład, dorzuciła babcia. Fajnie widzieć, jak bardzo się cieszycie z mojej wizyty. Matka chyba poczuła się urażona. Nikt nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Wszystkie trzy czekałyśmy na dalszy rozwój wypadków. No dobra, sprawę mam, skapitulowała w końcu. Mów, szepnęłam pełna najgorszych przeczuć. Wiecie, że sprzedałam dom, prawda? I że kupiłam za te pieniądze mieszkania dla siebie i Gogusia. Wiemy, odpowiedziałyśmy chórem. No, to ja mam dla was propozycję. Yy, mamy zgadywać? Spytała Marcysia, gdyż matka urwała w pół zdania i milczała przez dłuższą chwilę. Zaraz powiem, daj mi się skupić, kurczę, odparła unosząc pokrywkę patelni. Jeśli to ono cię rozprasza, to proszę zrzekam się swojego kawałka na twoją rzecz. Zaproponowałam, bo coraz bardziej irytowała mnie ta sytuacja. Chciałam jak najszybciej dowiedzieć się, co też wymyśliła nasza rodzicielka, a znając ją, miałam pewne podstawy do niepokoju. Na pewno? spytała, podnosząc kolejne łódko do ust. Na pewno, zjedz i mów wreszcie. Bo, yy, rany, jakie dobre. Czym przyprawiałaś, mamo? Kocim głównym, warknęła babcia. Gadasz w końcu, czy nie? Matka w pierwszym odruchu wrzuciła niedojedzony kawałek z powrotem na patelnię, po chwili jednak wyjęła go i znów zaczęła jeść. – Zamienić się chciałabym z wami – wyartykułowała z pewnym trudem. – Na mieszkania. – Co takiego? – spytała babcia. Mama przełknęła szybko i powtórzyła. – Zamienić bym się chciała z wami na mieszkania. – z Fredem wzięlibyśmy ten dom i Gogusia z przyległościami, a wy nasze dwie kawalerki. Jedna byłaby dla ciebie, mamuś, a druga dla Agi i Marcyśki. Babcia wpatrzyła się w swoją córkę z uwagą i przez dłuższy czas nic nie mówiła. Spodziewałam się, że szuka w głowie odpowiednich bluzgów, którymi mogłaby ją na tę okoliczność uraczyć, ale gdy po chwili przemówiła, i mnie i Marcysi niemal oczy wyszły z orbit. Może to jest jakaś myśl, co wy na to? zwróciła się do mnie i siostry. ależ babciu chciałabyś na stare lata kisić się w jednym pokoju z kuchnią gdzieś na totalnym zadupiu zdumiała się Marcysia. Oczywiście, żebym nie chciała, ale być może rozwiązałoby to tymczasem chociaż waszą sytuację. Mój dom robi się jakby coraz większy. Coraz trudniej mi go sprzątać, a nawet przemieszczać się po tych niezliczonych komnatach. Poza tym, nawet jakbyśmy zrobili jakąś ogólnorodzinną ściepę, no i tak nie zbierzemy więcej niż na kawalerkę dla Was. Zwłaszcza po tym, co na wyrabiał Wasz tatuś. Co na wyrabiał? Zainteresowała się matka, ponieważ chyba tylko ona w całej rodzinie nie poznała tego newsa. Niestety, my, z siostrą w myśl powziętego zobowiązania, nie mogłyśmy jej odpowiedzieć. W końcu tabu to tabu, więc wyręczyła nas babcia. Uwiodła go, jedna taka i teraz musi się żenić, bo przychówek w drodze. J jaka? Informacja najwyraźniej zrobiła na matce wrażenie, babcia zaś radośnie wbiła jej kolejną szpilę. Nie wiem, jaka nie znam, młodsza, w każdym razie od ciebie o jakieś trzydzieści lat. – Ach tak! – matka odruchowo wciągnęła brzuch i wypięła biust. – Chociaż… nie sądzę. Na pewno go wrabia. Mój były, naiwny małżonek nie jest trudnym łupem. Trzeba by było to zbadać. Spojrzałyśmy na siebie z siostrą z paniką w oczach, ponieważ temat aż się prosił o pociągnięcie, a my byłyśmy związane danym sobie słowem. – Ciul stabu Aga! Marcysia trąciła mnie łokciem. Idea jest, a to rzecz nadrzędna. Też byłam tego zdania, ale nie chcąc być łamistrajkiem, czekałam, aż inicjatorka naszej zmowy milczenia powie to pierwsza. No bo fakt o tym nie pomyślałyśmy, a przecież najprostszym rozwiązaniem było napuszczenie na jaszczurę naszej własnej matki. Co więc zamierzasz? Zapytałam niewinnie. Bo nam też się zdaje, że ona leci wyłącznie na tatusiową kasę. Niedoczekanie. Kurwiszonu jednemu, matka wytarła tłusta od kurczaka dłonie w opiętą na dupie czerwoną sukienkę i udała się do wyjścia, pozostawiając nas z niedokończonym tematem zamiany mieszkań. W poniedziałek rano, gdy tylko pojawiłam się w knajpie, tatuś za pomocą jakichś tajemniczych znaków wywabił mnie na zewnątrz i wciągnął między kontenery na śmieci. Pech, aga, cholerny pech, oznajmił półgłosem. No, pewnie, że pech. Żenić się w twoim wieku? Dzieci niańczyć? Inaczej tego nazwać nie można, przyznałam. Nie o to chodzi. Tatoś wychylił głowę nad kontenerów i rozejrzał się uważnie. Joanna była u mnie w sobotę, a ponieważ Zenia pojechała na weekend do rodziców, została do niedzieli. O, czego chciała? spytałam, udając zdziwioną. Nie wiem, właśnie i w tym rzecz. Była bardzo miła, przywiozła sernik z brzoskwinią i butelkę żołądkowej gorzkiej, i. Podobała ci się w nowym wydaniu, przerwałam, nie bardzo chcąc znać szczegóły. W nowym? No, jako niezbyt udana replika Merlin Monroe, uściśliłam, zastanawiając się, jak ojciec mógł tak drastycznej metamorfozy nie zauważyć. Nie rozumiem, jaki, Merlin. Monroe, tej seksbomby z lat 60. Wszyscy o niej słyszeli, ty nie? Tata roześmiał się w głos, po czym przypomniawszy sobie o potrzebie konspiracji, przysłonił usta ręką, próbując powstrzymać tę nieoczekiwaną wesołość. Daruj, aga, co jak, co, ale twojej matki na Merlin? W życiu nie udałoby się przerobić, nawet gdyby ufarbowała się na blond. A nieufarbowana była? No pewnie, że nie. Miała jak zwykle ten swój artystyczny, kruczy kok ala krzak agrestu na wietrze. Cwaniara, pomyślałam. Taką gierkę sobie mamunia ułożyła. Ale żeby na nowo ojca uwieść, musiała wrócić do poprzedniego wyglądu, inaczej niczego by nie zdziałała. Musiała się zatem przefarbować lub nałożyć perukę. No dobra, tatuś, mniejsza z tym. Powiedz mi, czemu tak dramatyzujesz? Nawet jeśli coś między wami zaszło, to przecież nie była zdrada. No. Trudno raczej zdradzić kochankę z własną żoną, nawet byłą. No, nie w tym rzecz, córeczko. Ja sobie chyba uświadomiłem, że nadal ją kocham. Hm. Zrobiło mi się ojca żal, bo nawet jeśli matczyne środki miałyby uświęcać słuszny cel, pewne było, że w ten sposób tylko namiesza mu w głowie i. Na pewno do niego nie wróci. Czego zatem oczekujesz ode mnie? Rady. Udzieliłam ci jej już wcześniej, nie pamiętasz? Uznaj to dziecko, płać, wychowuj, ale się nie żeń. Mnie się osobiście coś tazenia nie podoba. Mnie też, nieszczególnie, ale kurczę, trzeba przecież ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, prawda? Spytał, jakby liczył, że zaprzeczę. To będzie wystarczająca odpowiedzialność, ale zrobisz, jak zechcesz. Spojrzałam na coraz bardziej przygnębionego ojca i opuściłam naszą kryjówkę. Nie chciałam brać odpowiedzialności za to, co zrobi, cokolwiek by to było. Gdzie się włóczysz? Robota jest, sarknęła zania na mój widok. Trzeba posprzątać salę po piątku, bo nie bardzo się tym przejęłaś, wychodząc jako ostatnia. Stanęłam jak wryta. Moja niedoszła macocha właśnie dała próbkę tego, co czeka nas wszystkich, gdy już zaciągnie ojca do urzędu stanu cywilnego. To sobie posprzątaj! wzruszyłam ramionami. Książe jestem nie? A co ja mam z tym wspólnego? Bierzesz kasę za robotę, to sprzątaj! Za się tu jeszcze nie płaci! Misiaczku, powiedz jej coś! wrzasnęła Zenia na widok wchodzącego od zaplecza ojca i ruszyła kłusem w jego stronę. Najprawdopodobniej zamierzała mu się rzucić w ramiona, ale tatko w odpowiednim momencie zrobił krok w bok, skutkiem czego jego rozpędzona narzeczona wyparzyła na zewnątrz. Boże mój, boże, i co ja mam teraz zrobić, Agusiu? Jęknął, przechodząc obok mnie. Pojęcia nie mam, odpowiedziałam bezlitośnie i zabrałam się do roboty. Sprawa rozwiązała się sama w ciągu miesiąca. Co prawda nie bez pewnych perturbacji, ale za to definitywnie. Do tego czasu atmosfera w Knajpie była dość smętnawa, mojej osoby tatuś chętnie unikał, w stosunku do Zeni był natomiast o wiele chłodniejszy niż dotychczas, co ta oczywiście wyczuła i zaczęła systematycznie omdlewać, chcąc zwrócić na siebie uwagę. Przerwach szarogęsiła się jak dotychczas, choć może nawet jeszcze bardziej. Nie wiem, czy tatko spotykał się nadal z mamą, czy nie, i wolałam raczej nie wiedzieć, więc nie pytałam o to ani jego, ani jej, choć miałam ku temu ostatnio naprawdę sporo okazji. Babcia Kundzia zdecydowała bowiem, że w zamian za dwie kawalerki odda córce swój przepastny dom bez żądania żadnych dopłat czy innego rodzaju rekompensaty. Babcia Kundzia. Jedyna gierojka w rodzinie potrafiąca znosić przeciwności losu kosztem pewnego rodzaju ustępstw na swoją niekorzyść. Plan był następujący. Goguś z Rafaelą mieli zająć parter, przystosowując wyjście z kotłowni na zewnątrz jako swoje na wyłączność. Matka i Freddy natomiast dzięki zamurowaniu jednych drzwi i dostępowi do klatki schodowej zyskiwali autonomiczne lokum. O tacie, jak przypuszczałam, nie było w tym wszystkim mowy. Mama usatysfakcjonowana namieszaniem w jego związku z Zenobią, natychmiast wycofała się z imprezy. To znaczy, wycofałaby się gdyby nie jeden przykry fakt. O jego zaistnieniu dowiedzieliśmy się wszyscy, to znaczy na początek tata Zenia i ja, gdy wpadła pewnego dnia do knajpy, rozjuszona jak stado szerszeni, była tak podjarana, że nie przywdziała nawet na tę okazję swojej czarnej peruki. Hello, wszystkim! zawołała od progu. Zjawiło się na tyle wcześniej, że piliśmy sobie właśnie poranną kawę przed przybyciem pierwszych gości. Kto to taki, misiaczku? zapytała Zenobia półgębkiem. Tata pobladł i nie odpowiedział. Pewnie przypuszczał, że oto odbędzie się między kobietami zapaśnicza walka o jego osobę. Rzecz miała się niestety o wiele gorzej. Jeśli się ożenisz z tą, tą twu, będziesz ostatnim idiotą! wrzasnęła matka, pochylając się nad nim. Fatalnie wyglądasz w tym blondzie wydukał tatko, chcąc pewnie odwlec punkt kulminacyjny jej przemowy. Ja fatalnie wyglądam ryknęła matka, a Zenia, jak dotąd pewna siebie, skurczyła się we dwoje. A ty? Z tobą wszystko w porządku? Poznajcie się może, panie tatko wciąż balansował na linię. Moja była żona, a to moja przyszła. No właśnie Zenia na te słowa nagle wróciła odwaga. Nie jestem pewna sarknęła matka. Tak. A to się pani zdziwi, zania uniosła się z krzesła, bo ja mam już, proszę pani, suknię ślubną. Fajnie, a ja mam trypra, skontrowała matka krótko. Co, co pani ma? Syfa. Yy, I to on mi go sprzedał. Wycelowała palcem w ojca. Ciekawe, od kogo go nabył. Zapanowała ogólna konsternacja. Nawet zenia nie otworzyła swej jaszczurzej paszczy. Nie ma jednak złego, co by na dobre nie wyszło, kontynuowała matka. Wracam właśnie od lekarza, gdzie musiałam jak na spowiedzi zeznać, z kim się ostatnio kontaktowałam cieleśnie. Teraz wezwie ciebie, mój drogi, i ty się mu wyspowiadasz, a potem ją. I dojdziemy w ten sposób aż do Adama i Ewy. Żegnam. Nawet głośne trzaśnięcie drzwi nie wyrwało nas z osłupienia. Każde z nas siedziało bez ruchu na swój sposób, analizując słowa matki. Ja nigdzie nie idę, jako pierwsza odezwała siedzenia. Byłam dziewicą aż do poczęcia i, i mnie to nie dotyczy. Kurde, a ja się zastanawiałem, skąd ta wysypka? wymamrotał tatko pod nosem. – Sześć razy zmieniałem mydło i nic. – Misiaczku, nie zamierzasz chyba wierzyć tej swojej byłej, liniejącej ze starości oraz zawiści babie? – zapytała Zenobia przymilnie. – Jeśli coś ma, to sama sobie złapała. Wygląda na taką. – Oczywiście, że nie zamierzam jej wierzyć – odparł tatko z pozornym spokojem. – Ale lekarzowi uwierzę. Tak czy inaczej, gdyby nie upoj na noc… Spędzona z matką, pewnie nigdy sprawa by się nie wyjaśniła. Prędzej przyrodzenie by ojcu odpadło, on zaś w naiwności swojej do końca życia zmieniałby mydła na inne. Lekarz, do którego musiał się zgłosić, zdiagnozował u niego kiłę, i Zenia, jako jedyna z jego ostatnich partnerek, też musiała zaliczyć wizytę w poradni. Taka profilaktyka w przypadku chorób wenerycznych bowiem istnieje pewnego rodzaju przymus prawny mający za zadanie skuteczne wyeliminowanie problemu u źródła. Przy tej okazji Zenobia ujawniła nie tylko dane poprzedniego kochasia, ale i prawdziwy termin zajścia w ciąże, a to raz na zawsze wyeliminowało tatkę jako sprawcę. Jaszczura co prawda próbowała jeszcze różnych kłamstw i sztuczek, zanosiła się płaczem, mdlała i darła swe mizerne włosie z głowy, tata już jednak nie dał się jej omamić. Kazał się jej spakować i osobiście odwiózł ją na wieś, z której do naszego miasta przybyła. Po wyjaśnieniu sprawy naciąganego ojcostwa tatki całkowitej zmianie uległy nasze plany mieszkaniowe. I nie tylko na skutek powyższych zajść, ale okoliczności jak zwykle zgoła nieprzewidzianych. Ojciec nasz, mianowicie, całe swoje uczucie z niedoszłego potomstwa ze zdwojoną mocą przelał na to, które już miał i nagle postanowił odbudować więzi rodzinne. Bez mamy, rzecz jasna, która zgodnie z moimi przewidywaniami wymiksowała się z zaplanowanej przez niego sielanki na rzecz pożycia z Fredem. Mimo to, a może wręcz przeciwnie, z tego właśnie powodu, tatuś zabrał się do rzeczy z niepodobną do niego determinacją. Na dzień dobry sprzedał knajpę. Tając ten fakt przede mną i Marcysią. Przez pewien czas pracowaliśmy w niej jak dotąd, ale ja bez świadomości, że właścicielem jest już ktoś inny. A Gdy w końcu sprawa się wydała, ojciec postawił na szczerą rozmowę ze mną i siostrą. Nie powiedziałem wam na razie o sprzedaży baru, zaczął z niezwykłą pewnością siebie, bo nie wiedziałem, co z moich planów wyjdzie. A tu znów się okazuje, że los sam mnie wyręczył. W czym? zapytała przytomnie Marcysia. Nie dalej jak trzy tygodnie temu przeczytałem w miejscowej prasie ogłoszenie o domu na sprzedaż. Nie jakiegoś. Pierwszego lepszego, ale tego, w którym mieszka wasz dziadek. Dziadek Grzesiek? Upewniłam się. Czyżby się po raz kolejny rozwodził? Tego w ogłoszeniu nie było. Nie sądzicie zatem, że to dla nas jakiś znak? Akurat w momencie, gdy szukamy dla siebie czegoś na stałe? Dziwne to trochę. Zastanowiłam się na głos. Czemu zatem babcia Kundzia nie wie o tym jako pierwsza? Ona zawsze jest na bieżąco w sprawach dziadka. Może jej nie powiedział, po prostu. Jasne, prychnęła Marcysia. Ale dał ogłoszenie do gazety, licząc na to, że babcia nagle zaćmy dostanie. No, ja sam nie wiem właściwie, co o tym myśleć, przyznał tatko. Ale ogłoszenie jest jak wół. Pokazałbym wam, ale gdzieś mi się ta gazeta zawieruszyła. Myślę, że nie ma nic prostszego, jak zwyczajnie zadzwonić do dziadka. Złapałam za komórkę i po chwili wiedzieliśmy z grubsza, jak się sprawy mają. To nie dziadek sprzedawał dom, ale jego prawowita właścicielka, ciocia Haneczka. Okazało się bowiem, że dziadek domu od niej nie kupił, jak wszyscy łącznie z Iloną sądziliśmy, lecz wynajął. Być może nie spodziewał się, że ich małżeństwo potrwa aż tak długo i nie chciał się z nią wiązać wspólnym dobytkiem. Tak czy inaczej, Haneczka, która od lat mieszkała za granicą, postanowiła w końcu uregulować swoje sprawy majątkowe w kraju i poprosiła dziadka o wyprowadzenie się. Zastanawiałam się tylko, czemu on sam tego domu nie kupił, ale dziadek, który jak zawsze był mistrzem komplikowania życia sobie i innym, na gwałt zaczął szukać jakiegoś mieszkania. Może nie miał tyle kasy? Nie byłam na tyle ciekawa, by go o to spytać. Najważniejsze, że był do kupienia dom i to nie pierwszy lepszy, bo prawie nasz rodzinny. Ten dom zawsze bardzo mi się podobał. Bywałam w nim jako dziecko, gdy jeszcze zamieszkiwała go haneczka. Miał taki swój szczególny klimat, a co najważniejsze, wybudowany został na kompletnym odludziu nie na zadupiu, a na odludziu właśnie, bo mimo iż do najbliższych zabudowań nie było wcale daleko nie było dookoła żadnych sąsiadów swój wymarzony dom Haneczka postawiła na najwyższym wzniesieniu w mieście, a konkretnie na nasypie utworzonym przez znajdującą się tu podobno przed wiekami kopalnię srebra. Nie wiadomo czy kopalnia naprawdę istniała, bo nie wspominają o tym żadne źródła historyczne, ale gołym okiem widać, że wzgórze nie ma naturalnego pochodzenia. Ciocia Haneczka, kobieta piękna, nietuzinkowa i wszechstronnie utalentowana, Uwielbiała opowiadać ludziom, że sypia na srebrze. Bez względu jednak na to, co znajdowało się niegdyś pod domem Cioci, być może właśnie to coś tworzyło magię tego miejsca. Chyba wreszcie będzie choć trochę z górki, odezwała się Marcysia. Pod górkę też, odparłam, wyrwana z zamyślenia, co niestety, choć głupie i nie na temat, okazało się być w przyszłości prorocze. Chciałam powiedzieć, że chyba rozwiąże się ten nasz najbardziej aktualny problem, wyjaśniła, widząc, że źle ją zrozumiałam. Fajnie by było. Szybko wróciłam do przytomności. Trzeba zatem obliczyć nasze możliwości finansowe, skontaktować się z haneczką i zacząć działać. To co? Kupujemy? Zapytał tatko. A będzie nas na to stać? Odpowiedziałam pytaniem. Sądzę, że tak. A jeśli nie wystarczy forsy, którą dostałem za knajpę, Haneczka na pewno pozwoli nam resztę spłacić w ratach. Jestem o tym przekonany. I tatko się nie pomylił. Ciocia bardzo się ucieszyła, że dom zostanie w rodzinie, w związku z czym potraktowała nas bardzo ulgowo. W ciągu kilku wieczornych rozmów telefonicznych opowiedziała tacie o powodach swojej decyzji, a musiały być one dla niej naprawdę istotne, skoro wypowiedziała dziadkowi umowę najmu. Haneczka nie była bowiem ani pazerna na kasę, ani w najmniejszym stopniu złośliwa. Była za to niesamowicie sentymentalna i to właśnie zdecydowało o losie domu. Okazało się, że całkiem niedawno, powodowana jakąś pilną urzędową sprawą, wpadła na chwilę do kraju, i mimo iż tego zupełnie nie planowała, postanowiła rzucić okiem na swoje włości. Zabawiła tam godzinę jedynie, bo stan, do jakiego dziadek z Iloną doprowadzili i budynek, i ogród, rozdarł jej serce na kawałki. Bo wyobraźcie sobie, relacjonował nam prawie tak samo wzburzony, jak ona, tatko. Wyglądało tam jak w Melinie. Ilona, która nigdy nie lubiła sprzątać, od pewnego czasu całkiem sobie tę czynność darowała. Grzesiowi zaś panujący bajzel zwisał i powiewał, gdyż czas spędzany w domu ograniczał do okazjonalnych noclegów. Jego żona chlała zatem coraz więcej i w sumie nie wiadomo w końcu, co było skutkiem, a co przyczyną. Dość, że Haneczka zastała w swoim wychuchanym gniazdku. Sterty butelek i śmieci, lepkie od brudu i wilgoci ściany, bo dach zaczął przeciekać i nie było komu go naprawić. Jej ukochany, układany w mozaikę dębowy parkiet był kompletnie zdewastowany, bo niunia paliła nim w kominku. Antyczne meble miały poobrywane drzwiczki, witrynki, powybijane szyby, z porcelanowej zastawy po prababce nie zostało nic. Przecież byłam tam jakoś niedawno i, i nie widziałam aż... Takiej degrengolady. Wyrwało mi się, bynajmniej nie w obronie Ilony. Niedawno, czyli kiedy? spytała Marcysia. No, jakieś, i jakieś, zaczęłam liczyć w pamięci. Pięć lat temu? Mm, to faktycznie, niedawno. Tatuś uśmiechnął się ponuro. O, fakt, przyznałam. To wystarczająca ilość czasu, by obrócić dom w ruinę. No i to właśnie przeważyło jego sprzedaży. Haneczka bardzo nie chciała tego robić, ale w końcu uznała, że lepiej aby poszedł w obce ręce niż miałby zostać całkiem zrównany z ziemią, w takim razie z pewnością będzie zadowolona z rozwiązania tej sytuacji. Jest zadowolona, podkreślił tatuś aktualny stan rzeczy. Ja też, bo Haneczka wyszła z propozycją, żebyśmy za pieniądze, które mamy, przeprowadzili w domu remont, a ona odliczy nam wszystkie koszty od jego ceny. Przyjedzie do Polski w maju, wówczas załatwimy sprawę formalnie i uregulujemy kwestie finansowe. Czekamy zatem, aż Grzegorz się wyprowadzi i ruszamy do dzieła, córeczki. Do przyjazdu ciotki zdążymy zrobić willę na błysk. Na te słowa rzuciłyśmy się tacie na szyję. Każde z nas natychmiast uruchomiło wyobraźnię, widząc już oczyma duszy nasz pierwszy, własny, z prawdziwego zdarzenia dom i... Sielskie spokojne życie z dala od wszystkich irytujących spraw tego świata. Dziadek wraz z małżonką opuścili dom Haneczki nad spodziewanie szybko i spodziewanie dyskretnie. Tatko dostał od niego sms gdy było już po wszystkim. Nic dziwnego, że ulotnili się cichaczem, zważywszy na to, w jakim stanie zostawili dotychczasowe mieszkanie. Wszyscy byliśmy jednak tak szczęśliwi, że ani w głowie nie było nam robienia im wyrzutów, a już broń Boże, żądanie, by doprowadzili dom do w miarę przyzwoitego stanu, bo to mogłoby wszystko znacznie przedłużyć. Pracowaliśmy pełną parą przez pierwszy tydzień, wywożąc ciężarówkami śmieci i porzucony w pośpiechu badziewny dobytek poprzednich lokatorów. Rzadko dwoił się i troił, chcąc jak najwięcej prac remontowych zrobić samemu i jednocześnie utrzymać ostatnie swoje miejsce pracy, czyli hurtownie, na dotychczasowym poziomie. Było to już niestety nasze ostatnie, jedyne źródło utrzymania. I gdyby nie zaoferowane przez naszą sentymentalną haneczkę odliczenie kosztów remontu domu od jego ceny, doprowadzenie go do możliwości użytkowania, zajęłoby nam nie miesiące, a lata. Zapał, optymizm i poczucie, że oto otwiera się przed nami nowy rozdział życia, dodawały nam siły do pracy i energii twórczej, tak potrzebnej w dziedzinach, gdzie dobry pomysł może czasem zastąpić spory wydatek.